Moi drodzy, kiedy ten odcinek, podobno są jakieś przecieki, nie wiem czy są prawdziwe, ocenimy to dzisiaj, ale słuchajcie, no boom jak zwykle poleciał w kulki, tak kolokwialnie mówiąc, i ten odcinek miał być już tydzień temu, a to się cały czas przeciąga, ja nie wiem co się dzieje tam, dlaczego tak to jest, a nie inaczej, no ale cóż, zobaczmy co Data Bio ma do powiedzenia. What? I don't know how many days have already passed, but episode 73 still hasn't come out, and I'm already starting to go crazy because I'm so hyped about that episode. And if... No dostaliśmy tak naprawdę tylko jeden przeciek i nic o tym nie wiemy, tak? Nic więcej. Tam jest cyfra 74, chyba że będziemy czekać, nie wiem, do 74 dni czy coś. No oczywiście to wskazuje odcinek, ale no... Powinno być w tym tygodniu, na pewno będzie w tym tygodniu, a kiedy dokładnie? Pewnie w sobotę, nie? To będziemy czekać dwa tygodnie, ponad. Boom specifically sent us the last crazy leaked frame, and there were a lot no of właśnie, details, to so that we would przeciek. Go even more crazy. Because no one is exactly ready for what will happen in episode 73. No tu się and zgadzam, one of my subscribers no. sent me a nuts leak in which you will see something bad. And I'll show it to you. And I will also finally put an end to it. Ale ja nie wiem, czy to jest to, co ona dostała. Jeszcze tego nie widziałem. Ale nie wydaje mi się, żeby przecieki, które dają widzowie, były w jakikolwiek sposób prawdziwe, nie? No bo to raczej się nie zdarza. Raczej się nie zdarza, słuchajcie. And say my opinion when the new episode actually comes out. And there will be several of my theories. We also reached the mark of 800k subscribers. Okej, okay, gratuluję, tyle subskrybentów. Trzeba przyznać, że no wiecie, anglojęzyczne kanały mają to do siebie, że więcej osób je obejrzy, nie? And I want to thank you for this. And whoever has not yet subscribed to my channel, be sure that you will subscribe because I have informative and fun content. Hello friends. Okej, okay, te wstawki są mega fajne, nie? You're on the channel. Subscribe to the channel and press the like button. Wy też możecie zasubskrybować mój kanał i zostawić lajka, będę wdzięczny. Under the video to speed up the release of the next video. And let's go. And so what do we have at the moment? 18 days have already passed since the release. Ty, 18 dni? Ty, ja myślałem, że to są 2 tygodnie, a tu już trzeci tydzień leci. Boom to naprawdę w kulki poleciał, naprawdę z tym odcinkiem. Ja nie wiem. Co on sobie myśli? Powiedział, że te odcinki będą wychodzić szybciej, a wychodzą jeszcze dłużej. Ja nie wiem, dla mnie to jest totalna porażka. When Boom disappeared from all radars, but it turned out that he had moved to another place. But why does the episode take so long to come out? Ja podejrzewam, dlaczego on się przeniósł w inne miejsce, ale no zostawię. No pewnie wy też podejrzewacie, nie? In my opinion, it is obvious that there must be a lot of battles because such episodes are the most difficult to make. So the quality of each episode is growing all the time. And Boom squeezes literally everything out of an old program like Source Filmmaker. And he mentioned earlier that now he is improving the combat and you can see that everything is becoming smoother and more dynamic. And no tutaj walkę i tak dalej. No niby poprawił to wszystko. Jakość też jest dużo lepsza, tak? Tekstur, wyglądu postaci. No walki są, może jeszcze brakuje do walk, które są typowo animowane w programie takim odpowiednim, no ale mimo wszystko wyciska wszystko z tego Source Makera, nie? 73 will be divided into parts. I suspect that even in each part there will be a crazy duration, maybe even 3 or 4 minutes per part. And in my opinion, long. No ten odcinek powinien być długi, bo naprawdę czekamy prawie 3 tygodnie. For the episode is connected precisely with the many battles and with a duration of 3 or 4 minutes. This is not exact information and only my guesses. But I don't see any other reasons why the episode has not yet been released. But it is also possible that Mr. DeFook decided to devote more time to his personal life and relax more. No ale kurde, nie oszukujmy się, ciągle gadki z tym swoim życiem i tak dalej. No kurde, tyle kasy ma, wynajmuje studio, ludzi, którzy to twoją żon, on to nadzoruje i tak dalej. I pyk, i odcinki co tydzień jak Doom Studio plus jakieś te... wstawki śmieszne, jakieś dodatkowe sceny, jakieś typu co jeśli albo co gdyby. No kurde, z tego się da więcej wycisnąć niż on tutaj robi, no ale nie wiem czemu nie chce zainwestować. And that's great. And believe me, to nie chce zaufać ludziom. With such quality is incredibly hard. And even if you take my channel or my other colleagues,
We also spend a lot of energy on this, and we also need to rest. So that's okay. This is life. A, tu ona tak gada. Słuchajcie, nagranie takiego filmu, co ona nagrywa, to jest, nie wiem, pół godziny czy godzina górę. I ona chce odpoczywać. No dajcie spokój, to akurat anyways, takie gadka na wyrost. Let's check the crazy leak and talk about the release date. A couple of hours ago, one of the subs sent me an incredible leak. Although I know that this is a fake, but it's probably... No, no to widzicie, od razu już mówi, że to fake. Ja tu się nastawiłem na coś konkretnego, a tu widzicie fake. Probably the most plausible fake I've ever seen, but this leaked frame is actually not complete. Ty, G-Man wziął miecz tego Tytana TV-mana i wbił mu ten. No na pewno tak będzie. Trust me. But I managed to find the full version of this frame. And y'all know that I'm always yapping about the death of one of the Titans. And in this frame we see three killed Titans at once. And to jest pewnie z jakiegoś fanmade'u. Tak, jakiejś fanartu. Ktoś zrobił po prostu animację w ten sposób i tak to wygląda. No ale to raczej nie by... Patrzcie jak ta noga Tytana kamery dziwnie wykrzywiona. And I'm not gonna lie. The quality is nuts. And I would even say that Dafuku... Ciekawe, czy muszę sprawdzić w ogóle, czy już jest postać tego Astro dodana na tym, na Garry's Mojdzie. Despite the high quality, Boom never sends us such a spoiler, and we always get only small details that sometimes don't even make sense in the episode no. itself. For example, pamiętacie to, no dostajemy zazwyczaj takie spoilery, co niewiele widać z tego, no i tutaj mamy coś takiego, to był odcinek chyba, gdzie się pojawił ten piekarnik w Skibidi. Tak mi się wydaje. These helicopters, they only appeared for a few seconds and did not make any sense. No właśnie. I mean, that Boom shows us literally small details, and he would never show us such a spoiler, even if it were true. And as the plot goes on, there will be more losses among the agents and Titans. But based on this leaked frame, it's unlikely that Top G and the Astro Knight would have had enough strength to... No, nie o to chodzi, ale że razem nawet, że współpracują. Na pewno Astro nie chcą współpracować z G-Manem. Kill three Titans. Jest pewne. Rather the Titans would have crushed... Raczej Astro to by po prostu poczekali, aż G-Man zostanie osłabiony i go dobili albo coś, nie? Powder. I and wtedy as I zaatakowali. Before, most likely the Titans will finish off G-Man. And I think that this will be in episode 74, because we have already received several clues in the form of the number 74. Anyways, raz, I'm going crazy when I think ile this razy to number jest 74. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Anyways, I'm going crazy when I think about future events. Let's talk about the release date. We all thought that the episode was supposed to come out yesterday, and even Bro Steak made a stream about this. And was... Ty, podobno byłem na odcinku u Stika. Ma ktoś w ogóle to zapisane? ...attacked in Dafuk's Discord. And there was such chaos that the moderators had to limit access to the chat. But still, the episode didn't come out yesterday. And that's why I'm sure that it should come out tonight or tomorrow. But nie, rather, no, I'm not sobota. Sure and I just want to believe in it. So hopefully it will come... Pewnie w sobotę wyjdzie ten odcinek, out znając today. Życie, nie? And be sure to... Kontynuujemy teraz z waszymi teoriami. Jak zawsze, powiedz ile masz w portfelu, to ci dołożę. Nie rozumiem. Bro, dasz mi 100 gemów do 500 gemów? Ja tyle nie mam. To chyba chodzi ci o Toilet Tower Defense. Ja biedny jestem w tej grze. Ja też dostałem od fanów te wszystkie rzeczy. Możliwe, że odcinek 73 part 1 będzie jutro lub dziś w nocy. Oj. Myślę, że najpóźniej w niedzielę, ale obstawiam, że sobota. Ewentualnie jakby był dzisiaj, to by było fajnie. Hej, Skibidi Toilet Wars 2 part 1 już jest. No wiem, muszę to obejrzeć, ale z wyniku mojej choroby, czy raczej alergii, mam naprawdę ciężko, żeby nagrywać. Ja ciągle nie wierzę, że Tytan TV-man i Tytan Robotman nie żyją. To zdjęcie mogło być sfałszowane, bo nie widzieliśmy, jak dwójka Tytanów umiera. Poza tym oryginalne z serii odcinków 60 też było, że Tytan Kamera i Tytan Głośnik nie żyją, a w następie okazuje się, że żyją, więc... No... Być może tak jest, nie wiemy, nie mamy oficjalnych przecieków na razie oprócz tego jednego zdjęcia, no i no wszystko wskazuje na to, że raczej to będzie naprawdę mocny odcinek. Kiedy będzie 73? Myślę, że sobota, niedziela. To już jest speeder rounda, myślę, że dzisiaj sobie jeszcze obejrzymy, zobaczymy. Myślę, że ten odcinek w końcu powstanie, no bo to ileż można czekać, nie?